Bibliotece Miejskiej Tarnobrzeskiej, tak? Tak. I jest tutaj właśnie eksponowana wystawa poświęcona Kraszewskiemu, Janowi Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, którego 200-lecie urodzin będziemy obchodzić w lipcu tegoż roku. Tak, czyli cały rok jest, można powiedzieć, Kraszewskiego, tak. I w związku z tym ta wystawa jest właśnie tutaj eksponowana. Niestety już ostatnie dni, prawda? Nie, tak, do 30 marca jest czynna. Pani, proszę powiedzieć coś na temat tej wystawy. To znaczy, cała ekspozycja została przygotowana i przywieziona do Tarnobrzegu z muzeum, które się mieści w Romanowie. Romanów jest miejscem bardzo bliskim, było miejscem bliskim Kraszewskiemu, ponieważ spędził tam najmłodsze lata swojego dzieciństwa. To jest Podlasie czy Lubelszczyzna? Tak? To jest Lubelszczyzna. Północno-wschodnia tak, taka. Tak, to jest Lubelszczyzna dzisiaj. I tam funkcjonuje, no tak jak mówię, wspaniałe muzeum, które gromadzi pamiątki po Kraszewskim. Taki dworek, ja widziałem dworek, w internecie. Tak, to. Zresztą przepięknie utrzymany. W tej chwili nawet tam prace remontowe trwają. A jeżeli chodzi o ekspozycję, ekspozycja ukazuje Kraszewskiego nie tylko jako powieściopisarza, ale również jako kolekcjonera, wydawcę, tłumacza, dziennikarza, czy rysownika. Choćby rysownika, artystę plastyka. Zresztą tutaj możemy się zorientować, oglądając to, co zaprezentowane zostało na ścianach bocznych naszej sali odczytowej. Czyli zaczniemy, pani ma, przepraszam, na imię? Katarzyna. Pani Kasiu, mogę tak? Proszę bardzo, będzie mi miło. Więc proszę powiedzieć, gdzie się tu jak gdyby jest początek tej... Początek rozpoczynamy od Romanowa, gdzie mamy kilka fotografii rodziny Kraszewskiego. Tutaj mamy jego prababkę i babkę, które to obie kobiety nim się opiekowały podczas pobytu w Romanowie. I najprawdopodobniej to właśnie one jak gdyby rozbudziły talenty literackie u Kraszewskiego, bo ojciec jego przez cały okres młodzieńczy syna... Tu jest ojciec, nie ma niestety fotografii ojca, tak. A to są... Tu jest ojciec Kraszewskiego. A tu jest ojciec tak. Jubilata. Tak, ojciec jubilata. Tak, to ładnie jest napisane. To jest prababka ze strony matki. No i tutaj jest mamy matkę. Matka, właścicielka właśnie tego chyba dworku. Tak, tak. I stąd się zachował, prawda? Bo to był dworek, że tak powiem, z linii matki. Tutaj natomiast mamy braci Kraszewskiego. Jest to Józef, Kajetan i Lucjan. Józef jest ten, tak? Tak. Czyli nasz bohater, tak? Tak, tu jest Józef, tutaj mamy Kajetana. Ciągle z brodą wszyscy zresztą brodacze. No, taka była moda, moda wtedy, tak, XIX wiek. Tak. Natomiast tutaj kilka informacji o samym dworku, o muzeum, no i kilka okolicznościowych medali wydanych przez muzeum. I tu jest no właśnie i tutaj ten, właśnie dworek. Ten Romanów, tak? Romanów, przy czym tutaj mamy... drzeworyty przedstawiające Romanów za czasów Kraszewskiego, kiedy był to parterowy budynek. Widzę, bo że później... to jest drzeworyty z Kłosów. To takie czasopismo. Tak, czasopismo. 887, które... tak. A tutaj mamy współczesny, już współczesne, dobudowane piętro już. Tak. I teraz... No i teraz już zaczynamy opowieść o Kraszewskim i o tym, co po sobie pozostawił dla potomnych. Oczywiście rozpoczynamy od powieści, no i powieści historycznych, tak, tak. Który cykl rozpoczyna Stara Baśń. Tak, jest bardzo znana. Ja sam, wie pani, jeszcze musiałam czytać tą knigę. Chociaż teraz, zdaje się, w lekturach nie ma w ogóle, Kraszewskiego, wyeliminowano. Tak, nie ma w programie. Ja też należę do pokolenia, kiedy Stara Baśń była lekturą obowiązkową. Brzmi to może dzisiaj strasznie, ale... Ale film był nakręcony. Był. Pan Hoffman nakręcił Starą Baśń. No ile tam jest z tej Starej Baśni, to jest inna sprawa. No to jest inna sprawa. Ale jest inspiracja. Myślę, że zdecydowanie lepszy tytuł dla tego filmu to by było Gdyby Słońce Było Bogiem, to co stanowi podtytuł. Tak. Ale tutaj mamy te 29 tytułów powieści historycznych, zresztą, które Kraszewski pisał. Mówi pani o tych gablotkach tutaj. Tak, czterech, tak, które tak. są tutaj pod tymi oknami, tak?
No zresztą cóż, na tych powieściach wiele pokoleń Polaków uczyło się historii. Oczywiście, oczywiście. Kraszewski, przygotowując się do pracy nad każdym kolejnym tytułem, bardzo wnikliwie śledził źródła historyczne, oczywiście dostępne mu, bo no, oczywiście. Proszę ciągle pamiętać, że to było 150 lat temu, kiedy Kraszewski... I pod zaborem, i pod kiedy zaborami. Polski nie było właściwie, Polski prawda? Nie było, nie było na mapie przynajmniej, była w sercach była ludzi. Tylko i wyłącznie w sercach, to prawda. I dzięki kulturze, dzięki właśnie literaturze. Wie Panie, jest zastanawiające, że w tym okresie zaborczym, prawda, niewoli narodowej i tak dalej, no tak się rozwinęła kultura, literatura zwłaszcza, prawda, i sztuka również, plastyczne. Mieliśmy Matejkę, mieliśmy innych, prawda, wspaniałych malarzy, również historycznych, prawda, i to jest nasze dziedzictwo. I to jest nasze dziedzictwo. Do tej pory. Poza tym, no sam fakt, że przecież Kraszewski przez całe swoje życie sugerował, wręcz namawiał, żeby książka była tańsza. No. Żeby książka nie stanowiła tylko, czytanie książek nie stanowiło tylko przyjemności dla grup wybranych, elitarnych, ale żeby ona docierała, no powiem tutaj też pod strzechy. Pod strzechy, tak jak to dokładnie. Mickiewicz opisywał, tak. Ale wie Pani, był problem z docieraniem pod strzechy, ponieważ był potworny analfabetyzm. Zgadza przecież się. Przecież wiemy, że zaborcy, zwłaszcza Moskale, proszę Pani, to przecież... zostawili na spuściźnie po 123 latach niewoli. Potworny analfabetyzm. Oczywiście. Wie Pani, ja jestem takim drobnym uczniem takiego Aleksandra Kazimierza Patkowskiego. Mojego, nie, on był urodzony w Ożarowie. Mój krajanin, wie Pani. I to jest mój guru. Ja się zresztą przyczyniłem, ale nie będę, to nie chodzi o mnie. Ale postać mi znana. Piękna, piękna, wspaniała postać właśnie nauczyciela. Wie Pani, i w ogóle no, twórcy regionalizmu polskiego, no to jest najwspanialsza sprawa. Oczywiście mamy układ chronologiczny, ale nie jeżeli chodzi o kolejność wydań, rozumiem. Tylko w układzie chronologii historycznej, nie wiem, czy to jest poprawnie. Rzeczowym, tak. I to są przeważnie drugie, trzecie wydania, aczkolwiek są jeszcze, proszę bardzo, tutaj mamy Kordeckiego, 1875, czyli za życia Kraszewskiego. To ze zbiorów kilkanaście egzemplarzy mamy, które ukazały, szczególnie tej powieści obyczajowej, która stanowi drugą część. Czyli już jakby najnowsze wydania, prawda? Tak. Jeśli chodzi o tą literaturę, wiem, że tu jest, no wiadomo, że on miał olbrzymie ilości tych wydanych ksiąg. 220 tytułów w 400 tomach. Tylko powieści. Do tego dochodzą jeszcze tłumaczenia z języka francuskiego, angielskiego, włoskiego, łaciny, niemieckiego na język polski. Do tego dochodzą jeszcze tomiki poetyckie, do tego dochodzą jeszcze sztuki teatralne, do tego jeszcze musimy zaliczyć reportaże to już osobna grupa, że tak powiem. Kryminały, sprawa kryminalna jest jednym z pierwszych kryminałów, a przecież jest to tekst napisany przez Kraszewskiego. No, oczywiście, także o to tym jest... się rzadko dzisiaj mówi. Mówi tak, w ogóle się Zresztą bardzo mało mówi o się. O Kraszewskim troszeczkę się dzisiaj zapomniało. Bardzo chyba się zapomniało nawet. Ale no i może ta rocznica spowoduje, że się jednak będzie przypominać co nieco. Tak myślę. No zresztą ta wystawa została też i dlatego przygotowana. Tak pomyślana o tak, tym. Tak. Wie Pani, ja mam takiego znajomego w Sandomierzu, który no jest mężczyzną takim w sile wieku i on chce postawić sobie bardzo ambitne zadanie, zebrać wszystko, co się da, jeśli chodzi o księgi Kraszewskiego. Miałam przyjemność poznać tego pana, był tutaj na wystawie. Pan Jurek może? Tak. No tak, to wiemy, tak, o kim tak, mowa, tak, prawda? Tak, rozmawialiśmy. Nawet dostałam przepiękny reprint z wydaniem chyba Studia Sandomierskiego. Nie studia, uciekł mi tytuł. Sandomierz, ale... Monografia Bulińskiego, tak. On to wydał, wie Pani, on to wydał, tak. Otrzymałam właśnie tutaj na sali po prostu... Rozmawialiśmy bardzo długo na temat Kraszewskiego, ale ja się nie mogę równać z tym panem. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz. Która? Ten portret. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Kraszewski był zafascynowany
fotografią, która się wtedy dopiero rozwijała. I proszę zwrócić uwagę, że w tym portrecie jest dużo już artyzmu. Proszę panią, przecież... no ale któż to robił? Karol Beyer. Beyer, zgadza się. 1862. Dwa. Jeśli chodzi o fotografię, jestem fotografikiem, wie pani, byłem prezesem Sandomierskiego Towarzystwa Fotograficznego. Dokładnie 40 lat temu założyłem to. Jak się sprowadziłem, bo ja nie jestem rodowitym Sandomierzanie. Ale ja zwracam, zresztą grupy jak przychodzą czy piękne, osoby... Nie, piękne, tak. Tym bardziej, jest, że... To warszawski fotograf, wspaniały tak, zresztą. Tak, zresztą to postać ale, jest wielka była też ówcześnie, prawda? Ale był Kraszewski ceniony. Miał przepiękną kolekcję przecież zdjęć i fotografii. Część ocalała, część znajduje się dzisiaj w zbiorach. To znaczy również podejrzewam, że próbował fotografować, raczej kolekcjonował. Czy kolekcjonował, ja tak? Mam tutaj co prawda album, aczkolwiek mam właśnie portrety światłem malowane, to są zdjęcia z kolekcji Kraszewskiego. Aha, ktoś to wydał, była wystawa i został wydany tak elegancki kto, katalog. Kto to wydał? Niech pani zrozumie. Muzeum Kraszewskiego w Romanowie. Aha, Romanów. Bo tam była, była. Te zbiory były. Jeżeli, do czego zmierzam, proszę zwrócić uwagę, no ja tutaj młodzieży pokazuję nie bez kozery bełzę, no, własny są bełzy, bo chciałabym, żeby jednak skojarzyli, kto ty jesteś, Polak mały, z osobą. Oczywiście, oczywiście. Też już dzisiaj postać zapomniana, ale i na co właśnie zwracam uwagę przy tym portrecie, że przecież większość fotografii wtedy była amfas, prawda? Tak, czyli takie tak, typowo tak, portretowe zdjęcie. Mm. Natomiast Kraszewski już tutaj zaczyna troszeczkę wprowadzać, znaczy może, może nie tyle sam Kraszewski wspólnie z Beyer, fotografem, Beyer czy Bayer. Ale już odważniej zaczynają tak, widzieć nie, w tym oczywiście. Jako sztukę. Tak jest. Oczywiście natomiast... były wielkie dyskusje na ten temat, czy fotografia jest sztuką, czy nie jest. No już teraz nie może być sztuką. Nie każda fotografia jest sztuką, tak. Ale są różne rodzaje fotografii, prawda? Ale fotografia, no są fotograficy, jest Związek Fotografików od dawna i jest uznana za rodzaj no, sztuki. Ale miał prawda? Przepiękną kolekcję. Część też jest. No to jest na szczęście, właśnie... że to się zachowało jednak. W części, tak? Część a resztę płonęła. To jest... Ale te reprodukowane tutaj zdjęcia wszystkie się zachowały. Są. Tak, tak. Także to jest bardzo piękna i rzecz. Tu jest tak. Jeszcze taka bardzo istotna i państwo rzecz. Będziecie mieli a propos to, ten katalog u tak, siebie, tak? Zostaje już u zostanie. Nas, tak. O, bardzo natomiast dobrze. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na dwie fotografie. Jadwiga Kuleszanka. Mhm. To jest osoba, której Kraszewski dedykował starą baśń. Aha. Przez wiele, wiele lat. Wiem, tam taka była rodzaj takiego afektu. Tak, tak, to już był ostatni afekt. No bo proszę sobie uświadomić, że Kraszewski był dziadziusiem. Pisze, tak? No może nie dziadziusiem, ale panem w sile wieku. Tak, no tak. I to był ten ostatni taki moment. Zresztą przez wiele lat badacze zastanawiali się, kto jest adresatką dedykacji umieszczonej na drugiej stronie powieści. I dopiero na wskutek ocalałych listów, które znajdują się dzisiaj w Bibliotece Narodowej, okazało się, że jest nią Jadwiga Kuleszanka. Była to młoda nauczycielka, w której Kraszewski widział bardzo duży potencjał humanistyczny. Zresztą starał się nakłonić ją, aby rozwijała swoje skrzydła, żeby zajęła się tłumaczeniami, nawet znalazł wydawców. No ale cóż, młoda, niespełna 20-letnia pani wolała wyjść za panna, wolała wyjść za lekarza i prowadzić w Zakopanem ustabilizowany tryb życia, a nie borykać się, jak to wtedy bywało, jako pisarz, tłumacz czy publicysta czy z niepewnym losem człowieka, tak. Który parał się, że tak powiem, literaturą. Literaturą. No. Wie pani, w ogóle myślę, że no Kraszewski ma bardzo bujne życie w sensie właśnie zmian, prawda? Ciągle tak. Musiał się przenosić, tak, prawda? Tak, no ostatecznie prawda. Osiadł, prawda? Ale był ceniony. Ceniony był w Krakowie, ten słynny jubileusz. Jubileusz prawda? Trwający 3 lata. No, daj Boże zdrowie. A później no, osiadł w Dreźnie, tak? Tak, Drezno było już chyba tym ostatnim etapem jego etapem, życia i działalności. Tak. Bardzo związany. No zresztą... Teraz jeszcze, wie pani, wróćmy może tutaj do naszej wystawy. Tu jest fotografia, też właśnie bardzo piękna. Obok Rudolfa Jachowicza, syna Stanisława Jachowicza. Dzisiaj oryginał tejże fotografii znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Kraków? Nie. Warszawa. Warszawie. Oryginał Warszawie. Znajduje się w Warszawie. My mamy fotokopię, ale myślę, że to jest jedno z 7 zdjęć, jakie
znajdują się w kolekcji Kraszewskiego, znajdowały się. A dlaczego? Dlatego, że właściwie rodzina Jachowiczów wiele zawdzięcza Kraszewskiemu. Kiedy już Stanisław Jachowicz, mówię o Stanisławie Jachowiczu, o naszym Jachowiczu. Pan Kotek był chory, dokładnie, tak? I leżał w łóżeczku. Tak. I wielu, wielu innych tekstach dla dzieci. I nie tylko. Tak. I nie tylko, no bo był pedagogiem. Przede wszystkim, wiele prac, które... Czyli to jest uzasadnione bardzo, że tu jest ta fotografia w tej chwili na tej wystawie. No nie tylko, ponieważ podczas... Właściwie w okresie, ostatnim okresie życia Jachowicza, kiedy troszeczkę choroba uniemożliwiła mu zajęciem się dystrybucją swoich tekstów, tak. Kraszewski się tym zajął. I tym sposobem bardzo pomógł. Zresztą żona Stanisława Jachowicza nieraz w listach po prostu wyrażała wielkie podziękowania dla Kraszewskiego. No, bo to było wielkie nazwisko, znane. I takim młodym ludziom pomagał. I właściwie ten taki moment kryzysu finansowego w rodzinie Jachowiczów jakoś w jakiś sposób Kraszewski troszeczkę tam zniwelował. Natomiast tutaj jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o twórczość Kraszewskiego, to już jest ta poeta część, i świat, powieść. Mówi się, że jest ze Złoczowa. To powieść autobiograficzna. Czyli jedna z ważniejszych. Jeden z ważniejszych tekstów Kraszewskiego. No już nie wspomnę o dziwadłach, Ulanie, prawda? Tak, nie, no, tych nazwisk tutaj no, można by wymienić, same wymienienie jego dzieł to by zajęło bardzo, Czarna bardzo Perełka, dużo. No, zresztą też i te powieści wydawane pod pseudonimem jako Bolesławita, prawda? No i tutaj mamy próbki jego twórczości. Tak. Twórczości oczywiście no, pozostawiło około 900. To znaczy do naszych czasów zachowało się około 900 prac. Czy to akwaforta? Tak. Tutaj jest akwaforty góralskie, no tak, tak. Motywy. No, tutaj natomiast no, to są rysunki, które Kraszewski wykonał do sztuki Usłowian. Tak. Natomiast, no, trochę ja się posiłkuję tutaj swoimi zbiorami, ale mówię, wystawa jest przygotowana dla młodzieży, która generalnie no, o Kraszewskim wie niewiele, albo prawie nic. Więc tutaj mamy reprodukcję ruin zamku w Łódzku. Obraz ten na Wołyniu, tak? Tak. Obraz ten znajduje się w Poznaniu, o ile pamiętam, w Muzeum Narodowym. Tak. Olejny, tak. Fotografia tu jest. Ruiny Pompeji, fotografia obrazu olejnego. Ja też młodzieży pokazuję ilustracje ze wspomnień Wołynia i Polesia. To jest współczesne wydanie, ale z zachowaniem. Zbyt szumne określenie jak dla tego wydania. Tu jest ten sam obiekt jako grafika. Jako grafika. Trudno mi powiedzieć, ale podejrzewam, że w oparciu o ten rysunek później powstał obraz. Bo tak się robi, to nic złego. Zresztą przenoszenie swoich szkiców, to można potraktować jako szkic z natury, prawda? To są te wołyńskie wydania, wspomnienia, które sam Kraszewski ilustrował zresztą. Ale dzisiaj... wie pani, nie pamiętam ile on, jak długo żył, to gdzieś koło 80 chyba jednak, tak? Tak, w 1877 Więc podziwiam, jaki to był, pracuś, prawda? Tu jest harmonogram jego dnia. Przy czym coś niesamowitego. No, jest dzisiaj niezliczona to jest... ilość artykułów do prasy, zarówno do polskiej, do prasy w języku polskim, która się ukazywała w owym czasie, jak i europejskiej. Do tego dochodzą jeszcze wykłady na uniwersytetach. Przecież Kraszewski był cały czas zapraszany z odczytami. Był naprawdę, oczywiście miał wrogów, no bo... Ach, to ich nie ma, wie pani. To ich nie ma. I zwłaszcza jak się ktoś wybija ponad przeciętność, to już w ogóle. Tym bardziej, że jego stanowisko wobec powstań, albo już na pewno wobec powstania listopadowego było bardzo konkretne, prawda? Tak. On jest takim łącznikiem między romantyzmem a pozytywizmem, bo jest taki pomickiewiczowski, a jeszcze przed Prusem. Tak, oczywiście. Dwaj przedstawiciele. No tutaj mamy też oryginalne nowiny. Tu mam winietę
z tekstem Kraszewskiego. Ale to są wydawane, gdzie te nowiny? Gdzie to były, wie pani, już, bo to, już, tych już, nowin już, to... Nie, nie, to są to nie już, są oczywiście już, tutaj już, lokalne, nie tylko... Nie. Było tych tytułów to sporo. To są chyba warszawskie, o ile dobrze pamiętam. Różne, bo to była nazwa kiedyś tak, często tak, używana tak. Do no czasopism. No i tutaj właśnie jest, to są te... popularno-historyczne, o tak bym określiła, naukowe dzieła. No co prawda nie ma tego pierwszego, takiego znaczącego tekstu, nie ma tej publikacji dotyczącej kościoła świętego Michała w Wilnie, bo właściwie pomimo, że zadebiutował jako 21-latek powieścią fantastyczną, to tak naprawdę opracowanie historyczne dotyczące Wilna przyniosło mu sławę. Mm-hmm. Bo Pan Anatol był taką powieścią fantastyczną, a później te opracowania historyczne. No i szedł w tym kierunku. No proszę zwrócić uwagę, kiedy przez krótki moment posiadał drukarnię. Był właścicielem, tak? Był właścicielem drukarni, tak, w Dreźnie. Zresztą Dreźnie. Właśnie dzięki temu, że miał tą drukarnię, otrzymał obywatelstwo saskie, między innymi, no bo to wiadomo, że wtedy też różne względy liczyło się, tak. Obywatel powinien coś posiadać. Nie miał być, tak. Że tak powiem, no i to bez są grosza jego, i bez majątku jego, jakiegoś. Tu widzę, są wydania już, tłumaczenia, tak. Widzę rosyjski, tu jest niemiecki, tak. Czeski. No i wspaniała Dziad i Baba przecież. Tak, oczywiście. Bajki. Bardzo pięknie, tak. I tu jest takie motto jeszcze. Motto. Że po człowieku zostają na ziemi to, co w nim jest najlepszego, owoc pracy jego ducha, dzieła rąk, które umysł prowadził. W nocach bezsennych, tak. A tutaj mamy tak, uroczystości te krakowskie. To są pogrzebowe, tu mamy. Pani proces. Kasiu, bardzo pani serdecznie dziękuję. Proszę bardzo. I myślę, że jeszcze tutaj będzie pani prowadzić niejedne wystawy i wycieczki, prawda? Tak.